Dzisiaj jadę na pierwszą aktywację terenową, niedzielną, z waszym udziałem, z udziałem tutaj kolegów z Kielc i okolic. Nie gadam, jadę, pokażę wam, miejscówka jest super, UKF, ponieważ dzisiaj zawody na KF-ie, więc bierzemy radia UKF-owe. Będziemy na tej górze, która jest przed nami, za tymi domami. Dzisiaj jest ostatnia niedziela października. Nie ma słońca, ale jest naprawdę bardzo ciepło, chyba z 18 stopni. Także fantastyczna pogoda. Złota polska jesień, pięknie, kolorowo. Teraz troszkę lepiej widać tą górkę. Ona ma chyba około 400 metrów NPM. I widok. No i już wspina się radiobusik na dwójeczce teraz. Nie, na trójeczce. To jest to mi. O, już ktoś jest! Przyjechałem na miejsce i myślałem, że to jest ktoś od nas, ci ziomkowie, ale nie. Jeszcze oni są coś dziwni w ogóle. Także nie wysiadam i czekam na wsparcie. Radio na pace. Mam tylko przy sobie telefon. Dobra, te dziwne typki pojechały, ale naszych jeszcze nie ma. Godzina jest 11.48, umówiliśmy się na 12. O, ktoś przyjechał. Ciekawe, kto to? Miejscówka wygląda tak. Taras widokowy, ale siedzimy na dole. Tutaj plac zabaw. Za placem zabaw widoczki na pół województwa. Naprawdę jest tu wysoko. Tu jest towarzystwo i zaraz wam coś pokażę fajnego. Mogę mieć worek matków i ona jest niezainteresowana. Mieliśmy robić łączności, a zamiast tego jemy takie rzeczy. No i ten. Wszystko jest, radio jest wyłączone. Ziemniaki. Piesio! Piesio, piesio. Chodź tu do mnie. Chodź tu do mnie. Chodź. Chodź, 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 chodź. Chodź. Piesek jest anteniarzem. Znaczy suczka anteniara. Suczka anteniara, zobaczcie. Chodź, chodź. Chodź, hej. Kupę sierści, miałem to wszędzie lata. Hej, mam tu, zobacz, chodź. No jej, ale co to wszystko od razu? Jak to tak? Jak to się nazywa? VGC? VGC VRN 76. I co, 2,70 m tak. I APRS? Tak, i APRS ma jako... I nie ma DMR-u, to jest analogowe. No tak, super. Znasz moją miłość do DMR-a. Dobra, pomijamy to milczenie. No i fajnie. Fajne, fajne. Muszę sobie też takie... Fajne. Dobra, piesko. Pokaż antenę. Hej, co tam z tą łapką się stało? Hej. Coś sobie wylizuje jednak. Wylizuje sobie łapkę. Piesek antyniarz. No. Albo tego Pico APRS-a założyć. Lore. No, takie jakieś tylko malutkie bateryjka i zapinacze. Pokażę wam. Rozmowy są dzisiaj o psach, nie o radiach, wbrew pozorom. W związku z tym idę na górę. Nawet jest winda. Chyba nawet działa. Znaczy wygląda, jakby była sprawna. Ale ja spróbuję zwalczyć swój lęk wysokości i pokażę wam z góry, co, jak to widać. I towarzystwo nasze też pokażę wam z góry. Matko, straszny widok. Gmina Strawczyn. Luneta na 2 złote. Dzisiaj niestety pogoda tak średnio dopisała, jeśli chodzi o widoki. Ale kolorki są. Tak. A tutaj towarzystwo kynologiczne. No i piesek anteniarz.
a ja spróbuję zrobić jakąś łączność. Zobaczymy, czy co my tu mamy. Pawełek. Czy otworzymy Pawełka? O, jest Pawełek. Proszę, proszę. Zobaczymy coś innego w takim razie. FM Link Staszów. Z domu nie otwieram, tutaj działa bez problemu. Oczywiście SR7KI działa, SR7V działa, ale rozmowy trwają, więc nie pogadamy. Kto zgadnie, co to jest? To nie jest PMR-ka, chociaż bardzo podobna. Jest to wykrywacz psów. Znaczy może nie wykrywacz psów, tylko to jest odbiornik od tego nadajnika, który ma nasz pies anteniarz, czyli Klusia. Ona nie działa... Nie działa na, przez GSM, tylko normalnie jest wykupiona częstotliwość przez Jarmina i ono transmituje dane cyfrowe w paśmie tam 150 ileś MHz. Rzucić? A tak to wygląda, jak się zjeżdża z tej górki. Także zobaczcie, naprawdę fantastyczne miejsce. Łączności za wiele nie porobiliśmy, ale wstępnie się już umówiliśmy na następne spotkanie i wtedy zaczniemy od części łącznościowej, a potem będzie część nieoficjalna, bo tym razem część nieoficjalna, degustacje, rozmowy różne ciekawe zdominowały spotkanie. Było bardzo fajnie, sympatycznie, dziękuję wszystkim. No i jeśli ktoś jest z Kielc, z okolic lub ma blisko albo ma ochotę przyjechać na takie spotkanie, to takie są spotkania w planach, są, żeby to było takie na luzie, spontaniczne i no takie, żeby wszyscy się czuli swobodnie i fajnie, nie musimy na siłę wcale robić łączności. W planie jest tak, żeby to było w niedzielę, może nie w każdą, ale jak pogoda będzie sprzyjać, to niech będzie. Także jeśli ktoś jest zainteresowany, to zapraszam do kontaktu prywatnego. Ja będę podawał informacje, bo każde spotkanie będzie prawdopodobnie w innym miejscu. Także jesteśmy w kontakcie. Dziękuję.